To z Polski dostał najlepszą kartę w historii Ultimate Team? W bramce Wojtek Szczęsny z gry FIFA 20. Na środku obrony jeden z waszych ulubieńców, Michał Pazdan, najwyżej oceniony obrońca z Ekstraklasy w historii FIFA 17. Obok niego Kamil Glik, aż 94. Niestety Łukasz Piszek już zakończył swoją karierę, na szczęście w FIFA 21 otrzymał piękną kartę. Z lewej strony jedyna karta z tej fify Frankowski oceniony na 83. W środku pola Piotr Zieliński z FIFA 20, którym niestety nie można było grać poza draftem. Obok Mierzejewski z FIFA 21. no W reprezentacji Polski za wiele nie zrobił, nie był powoływany. Tak w klimatach mistrzostw, Mistrzostwa Europy, Jakub Błaszczykowski. Z lewej strony FIFA 20 były piłka Szlecha Poznań, Kamil Jóźwiak. Jeśli chodzi o napastników, to tutaj Krzysztof Piątek, FIFA 19 nie był za bardzo grywalny. No i z lewej strony oczywiście Robert Lewandowski. Mam nadzieję, że w FIFA 23 zobaczymy jeszcze wiele ciekawych kart z naszego kraju. A Wy w komentarzu dajcie znać, Waszym zdaniem.